profesor Białecki, proszę. No to zaczniemy od historii, zamieszkłej historii, prawie 100 lat. Udamy się wstecz. Będziemy mówić o polach cechowania. Kto wie, dlaczego to się nazywają pola cechowania? Kaliborowka. No ale. Nikt nie wie. Bardzo dobrze, to się czegoś dowiedzieć. Na obrączce, którą niektórzy pewnie mają, jest taki znaczek. Często, no, prawda? Cechowanie. Jak ten nazywa się znaczek? Punca. Punca. Cecha. Punca, panie Wojtku. Po polsku cecha. Punca, to gdzie tam cecha? To co pan pójdzie do jubilera, powie, że pan chce, żeby tam cechę postawił, to pan pogoni. Punca, ty. Cecha. Właśnie to jest ta cecha. I nazwa pola cechowania są blisko związane z tym, co jest na obrońca. Jeżeli ktoś ma pewną płytkę złota, to tam też na pewno jest taka cecha wybita. Szczególnie w Amberku. To jak to się wiąże z polami cechowania? Wiąże się dzięki wkładowi Hermana Weyla. Kiedy Einstein opublikował swoje znaleziska w dziedzinie ogólnej teorii, to Weylowi się to nie spodobało. Uznał, że to nie może tak być, ponieważ jest to strasznie dziwne, że jak się przenosimy z jednego punktu do drugiego, to się nie zmienia ten szablon, ten sposób mierzenia długości. W teorii riemannowskiej zmienia się kierunek, jak się podąża wzdłuż krzywej, to kierunek wektora się zmienia, a długość w każdym punkcie jest wyznaczona przez tensor metryczny. No i Weyl uznał, że to jest sprzeczne z naturą. Powinna się ta długość zmieniać i powinna się zmieniać w ten sposób, że jak się przemieszczamy w kierunku dx mu, to jest jakieś takie pole, które określa, o ile ten wzorzec, ta cecha, ten gauge się zmienia. Szerokie tory to po angielsku jest wide gauge, a wąskie tory kolejowe to jest narrow gauge, także gauge to jest coś, co wyznacza pewien standard. I to jest właśnie ten standard. Weyl nazwał tą teorię właśnie, nazwa najpierw nie była gauge, tylko była jakoś z kalibracją, calibration theory, coś takiego. Potem to się stało teorią gauge i to jest rok 1918, dwa lata po zakończeniu konstrukcji ogólnej teorii względności. I to była teoria, którą od razu strasznie skrytykowano, bo przecież, jeżeli się przemieszczamy, to nie musimy się przemieszczać w przestrzeni, możemy się przemieszczać w czasie. A jak się przemieszczamy w czasie, to jeżeli zmienia się ten standard długości, to zmienia się również standard czasu. I to by było od razu widać, że zegary by się rozkalibrowały, a się nie rozkalibrowały, na to Pauli zwrócił uwagę i zresztą dosyć powiedział ostro. Ja nie przypuszczałem, że Weyl, który w końcu był wybitnym matematykiem, mógł dostać taką ostrą reprymendę od Pauliego, który po prostu go wymyślał, że to wszystko bez sensu. Ale to było normalne. U Pauliego tak, tak, ale jednak wydawało mi się, że Weyl pojechał zresztą z tym pomysłem do Stanów Zjednoczonych. Nawet ten artykuł pierwszy na ten artykuł to opublikował w Proceedings of the National Academy of Sciences i na końcu dziękuję Robertsonowi za przetłumaczenie z niemieckiego na angielski. Robertson zresztą sporo tych rzeczy wtedy tłumaczył, między innymi właśnie przetłumaczył tą książkę Weyla, Raumzeit Materii, w której też jest cały rozdział o tej teorii cechowania. No, teoria cechowania padła i leżała martwa, dopóki nie pojawiły się równania w mechanice kwantowej. I wtedy Fritz London, którego profesor Turski już tu reklamował przy innej okazji na tym seminarium, napisał artykuł, w którym
coś ciekawego pokazał. Ale zanim powiem o tym artykule, to jeszcze tutaj zauważmy, że dlaczego to się Weilowi tak spodobało? Bo on chciał stworzyć unifikację grawitacji i elektromagnetyzmu. Potem to Kaluza, Klein to próbowali, nikomu się nie udało, dopóki nie stworzono modelu standardowego, strunowego, ale to jest jeszcze oczywiście pod wielkim znakiem zapytania. Wróćmy jednak do tego, co tutaj. Otóż jeżeli się teraz przemieścimy nie o taki malutki kawałek, tylko od punktu A do punktu B wzdłuż jakiejś drogi, to ta zmiana długości będzie tak wyglądała, że w punkcie B to jest E do potęgi całka dx nu, taka liniowa zwykła całka wzdłuż drogi od A do B, phi nu L A. Tak się zmienia ta długość. No i Weil sobie oczywiście zaraz zadał pytanie, no a co będzie, jak to będzie zamknięty taki obiekt? No i wtedy tutaj, wiadomo, powstaje z odpowiedniego twierdzenia matematycznego całka liniowa po okręgu, czy po innej krzywej zamkniętej, którą można zamienić na całkę powierzchniową. No i co będzie pod tą całką powierzchniową? Oczywiście będzie, jak to wiemy, d mu phi nu minus d nu phi nu kształtowane właśnie po powierzchni jakiejś sigma otaczającej, tutaj rozpiętej na tej krzywej, d sigma mu to jest element tej powierzchni. No i jak Weil to sobie uświadomił, to doszedł do wniosku, że udało mu się połączyć geometrię z elektromagnetyzmem. No bo wystarczy literkę phi zamienić na literkę A i to będzie pole elektromagnetyczne. A zatem wydawało mu się, że rzeczywiście tutaj trafił na coś bardzo wartościowego i przez jednak parę lat się tego dosyć kurczowo trzymał. No ale teraz przechodzimy do dalszej historii. Wkracza Fritz London. Co prawda Rosjanie twierdzą, że to nie London, tylko Władimir Fok jest odpowiedzialny za to, co się przypisuje Londonowi, ale jak się dokładnie przeczyta artykuł Foka, właśnie ja tutaj sobie to przyniosłem, tu jest historia dosyć szczegółowo opisana, to się okazuje, że Fok rzeczywiście wzory to miał dobre, ale on w ogóle nie mówił o równaniu Schrödingera, tylko mówił o jakimś równaniu Hamiltona Jacobiego i tego typu rzeczy. Natomiast London postawił kropkę nad i, był wtedy profesorem w Technische Hochschule w Stuttgarcie. No i muszę tutaj otworzyć ten artykuł, bo to jest też ciekawostka. Nie, to jest ciekawe. Później w takim momencie mówię ruczku. Fritz London in Stuttgart napisał Quantenmechanische Deutung der Theorie von Weil. No i co jest ciekawe tutaj, to jest taka uwaga historyczna, on w ogóle Weila nie cytuje. Wystarczy, że w tytule napisał von Weil i wszyscy powinni wiedzieć, o co mu chodzi. Nie ma odnośnika, zero wkładu do Lexu Pierwsza. Absolutny skandal. Tak się jednak pisało. To jest cały artykuł, w którym nie ma ani jednego cytatu na artykuły Weila, których było pełno, bo był i ten w Proceedings of National Academy, była książka Raumzeit Materii i były artykuły... Była teoria Weila w ten sposób. Jak teoria Weila, to się tak samo jak równanie Newtona. To się nie będziemy cytować, no ale tutaj w każdym razie tak jest. No i on zaczyna od tego wzoru, co tutaj. I mówi, że bardzo fajnie jest, bo rzeczywiście to wygląda jak elektrodynamika. No i następnie mówi, że wystarczy jedną małą zmianę zrobić i tylko dopisać, a już będzie wszystko dobrze. Gdzie to i dopisać? Tu! Bo wtedy to nie będzie zmiana długości, tylko zmiana fazy. A czego fazy? Fazy funkcji falowej. No i teraz przejdźmy do motywacji, która stoi w ogóle za C
całą tą teorią pól kwantowych. Pola kwantowe biorą się z naszego poczucia lokalności w fizyce. Uważamy, że to, co się dzieje dzisiaj, tutaj, nie powinno zależeć od tego, co będzie gdzie indziej, dlatego że fizyka jednak jest lokalna i przemieszczanie się informacji wymaga czasu. No więc jak to jest wobec tego, z tym, co London zaproponował? Mamy funkcję falową psi, której faza nie ma znaczenia. Mówię o takiej globalnej fazie. Na razie, że pomnożymy całą funkcję falową przez e do potęgi fi, wszystkie prawdopodobieństwa będą takie same, nie ulegną zmianie. No dobrze, ale lokalność, jeżeli pomnożymy tą funkcję falową psi od r przez e do potęgi i fi, które zależy od r, to też powinno być dozwolone, ponieważ my ją tu mnożymy, a gdzie indziej to można pomnożyć przez inne fi. I nie powinno to mieć rzeczywiście znaczenia. No i London odkrywa, że rzeczywiście tak będzie się działo i że odpowiedź, jak to jest możliwe, tkwi właśnie w polu elektromagnetycznym. No bo jak to wygląda teraz, jeżeli się przemieścimy, ja może napiszę taki wzór, przemieszczamy się o jakieś dx mu w jednym z czterech kierunków w przestrzeni i w czasie, no i nam ta faza ma się zmienić, bośmy znaleźli się w innym punkcie. No to wobec tego właśnie powstaje taka oto całka i faza się zmieniła. No ale co to jest przemieszczenie o taki mały kawałeczek? To jest bezpośrednio związane z pochodnią kierunkową w kierunku tej składowej mu. A zatem, jak przemieszczamy tą funkcję infinitezymalnie, to jeżeli ta funkcja teraz jest inna, ponieważ pomnożyliśmy ją przez fazę, to będziemy mieli następujący wzór tutaj od tego czynnika będzie wkład, a więc będzie i pochodna fi razy e do potęgi i fi od r psi od r, no i plus normalna pochodna, która zaczepi tylko o tą funkcję psi e do potęgi i fi od r d mu psi od r. No i jest niedobrze, mogę też tu pisać czas wszędzie, to oczywiście niczego nie zmienia, czasami nawet jest pomocne. No. No i ten brzydki wyraz tutaj występuje i wydawałoby się wobec tego, że fizyka ulega zmianie, ponieważ pochodne funkcji falowej wchodzą do różnych ważnych wzorów i ten fakt, że pochodna zmienia się przy mnożeniu przez czynnik zależny, taka dosyć elementarna obserwacja, powoduje, że naruszamy tą zasadę lokalności. No ale Pan Bóg jest łaskawy i tak zrobił, żeby zniwelować ten wpływ poprzez wprowadzenie pola elektromagnetycznego. I to jest ta zasada, którą się często nazywa zasadą minimalnego sprzężenia, a mianowicie, jeżeli zamiast takiego symbolu użyjemy symbolu takiego, który jest sumą, i tutaj już jednostki nawet wprowadza, żeby było wiadomo, o co chodzi, e i e przez h razy a mu, to wszystko będzie dobrze pod warunkiem, że wykorzystamy swobodę w doborze potencjału. Jeżeli bowiem będziemy działali tą pochodną taką o na funkcję psi prim rd, to dostaniemy to, co chcemy, mianowicie ta pochodna przechodzi przez ten czynnik, jak gdyby nie psując go, to byśmy chcieli, żeby pochodne się tak samo transformowały, to musi być minus i eH w tym przypadku, chyba żeby się zgodziło ze standardową tą definicją, zaraz zobaczymy. Nie, plus.
małe minus O. Plus i E przez H. Razem. Teraz już napiszę, ponieważ użyłem tego fizycznego sparametryzowania. Niech to będzie lambda od RT. Razy d mu psi bez prima RT. I to przewlekanie tego, tej pochodnej przez ten czynnik fazowy musi się również wiązać z przecechowaniem potencjału po to, żeby zlikwidować ten człon, trzeba do potencjału dodać część, którą nazywamy transformacją cechowania, a mi od e t plus d mu lambda rt. Jeżeli dokonamy takiej zamiany, innymi słowy, może byłoby lepiej napisać też d prim, tutaj ma prim, d ma również prim, ponieważ w tym d tkwi a podlega też tej transformacji. Te dwa efekty się znoszą. Pochodna fi, to w tej notacji to jest właśnie pochodna lambda i to się znosi z tym kawałkiem od przecechowania potencjału. Tak to jest w elektrodynamice i to jest taka książkowa dosyć wiedza i w ten sposób London uratował pomysł Weyla za cenę wprowadzenia I do tych wzorów. No i tak to było. Wszyscy to już dobrze wiedzieli. Lata mijały. Nic właściwie w tej dziedzinie się nie działo. Aczkolwiek były już jakieś takie pomysły. Klein miał pomysł. To wszystko było związane z teorią Kaluzy-Kleina. I nawiasem mówiąc, ten pomysł wygłosił w Polsce, w Kazimierzu był taki zjazd międzynarodowy i tam Klein w 1938 roku wystąpił z koncepcjami, które można by jakoś wiązać z tym, co się działo później. Ale nie było absolutnie żadnej fizycznej motywacji, ponieważ teoria Kaluzy-Kleina padła. Okazało się wtedy, że nic się z tego nie da zrobić, dopiero później był powrót do niej, ale to były lata już dużo późniejsze, kiedy zaczęto mówić o zwiększaniu liczby wymiarów. No i nastąpił w tym czasie burzliwy rozwój fizyki. London to jest 1927 rok, później mamy rozwój, London już oczywiście wiedział o równaniu Schrödingera. I nastąpił ten rozwój, który doprowadził w 1954 roku do pierwszej pracy Younga i Millsa. Young Mills, R. Mills, którzy nawiązali do prawdziwej fizyki, do fizyki jądrowej. Powiedzieli mianowicie, że tak, słucham. Lewa strona mówi, to propozycja, prawda? Mówi o tym, że cząstka jest naładowana. Co by było inaczej? Może być proton, czy wszystko jedno, to jest ładunkiem. Czy neutron pod to podpada? Właśnie w tej chwili będę o tym mówił. Otóż w 1954 roku, to już było wiele lat po wykryciu neutronu i w latach 50. zaczęło się w 40. jeszcze, nastąpił rozwój fizyki jądrowej. No i fizycy jądrowi wykryli coś, co zostało nazwane symetrią izospinową, że tak naprawdę to proton i neutron wyglądają tak samo, gdyby nie ta nieznaczna różnica, że jeden jest naładowany, a drugi nie, ale ponieważ oddziaływania elektromagnetyczne w zderzeniach jądrowych są mniej ważne, to się okazuje, że zupełnie dobre wyniki uzyskuje się, przyjmując, że obie te cząstki są takie same, jeżeli chodzi o siły jądrowe. No
A co z tym, że jedna jest stabilna, a druga nie? No to jest małe piwo. Małe piwo, dlatego że tam, prawda? Jeżeli w jądrze to jest, jest stabilny. Przy czasach jądrowych 40 minut to jest nieskończone. 19. Ale to też długo. Nawiasem mówiąc, ciągle jest kontrowersja, ile to jest. Właśnie. Ciągle się to mierzy i nie ma. Ale czy 14, czy 16, to nie ma różnicy. W każdym razie proton i neutron wyglądają tak samo i Young i Mills to sobie wzięli na warsztat i powiedzieli, że jeżeli proton i neutron są, zachowują się tak samo w ramach tej symetrii izospinowej, to może trzeba powtórzyć ten zabieg z polem elektromagnetycznym i jak gdyby uogólnić to pojęcie fazy, od której ta funkcja falowa zależy. Wyobraźmy sobie bowiem, że mamy tak symbolicznie zaznaczoną funkcję falową protonu i neutronu. One są takie same, więc ta funkcja falowa powinna być nieczuła, jeżeli chodzi o fizyczne własności, na obracanie protonów w neutron i neutronów w proton. Pod warunkiem, że tą funkcję falową, niech to się nazywa nukleonu, funkcja falowa, że zachowamy jej normę. To znaczy nie będziemy zmniejszali tej funkcji falowej, tylko że psi n moduł do kwadratu, przez co rozumiem oczywiście sumę modułów do kwadratu tych dwóch składowych, pod warunkiem, że to będzie stałe. No i tu przywołujemy tą zasadę lokalności. Jeżeli bowiem obowiązuje taka lokalność, jaka sprawdziła się w elektrodynamice, to należy oczekiwać, że również tutaj tak będzie, że jest jakaś taka pochodna, którą ja oznaczę tą samą literą, ale ona jest teraz inna, ponieważ działa na tą dwuskładnikową funkcję nukleonu i przez analogię zupełną do poprzedniego przypadku będzie to zwykła pochodna minus i, ale nie ładunek elektryczny, tylko ładunek jądrowy, cokolwiek to w tej chwili oznacza, idzie przez H i to pole, które oni nazwali B mu, ale to pole teraz to ma działać na taki obiekt dwuskładnikowy. Wobec tego to pole to będzie macierz 2 na 2. Pole, które ma składowe, ale żeby to rzeczywiście pasowało do tego, co było w elektrodynamice, a mi jest oczywiście rzeczywiste, tutaj ta macierz powinna być hermitowska. Więc mamy macierze hermitowskie, 4, każda odpowiada jednej składowej potencjału. Można te macierze hermitowskie rozłożyć na macierze Pauliego. Dlaczego tylko na macierze Pauliego? Dlaczego nie ma tu macierzy jednostkowej? Ano dlatego, że macierz jednostkowa jest już załatwiona przez pole elektromagnetyczne. Zostały nam tylko te części, które w istotny sposób mieszają proton i neutron, bo ta macierz jednostkowa mnożyłaby po prostu całe psi n przez jedną fazę, a to już uważamy, że jest mniej ciekawe. W ten sposób Young i Mills wprowadzili pola Younga Millsa. To B mu to jest pole Younga Millsa. No i teraz spróbujmy się tym trochę pobawić i zobaczyć, jakie to ma własności. Otóż wróćmy do pola elektromagnetycznego i zauważmy, że to F mu nu, taką historyczną uwagę teraz, jak się pisze o pola Younga Millsa, też się w tej pracy nie cytuje, podobnie jak Maina. London, mówi się o teorii pola Younga Millsa, są dziesiątki chyba. Tak, tylko że od, Younga Millsa minęło 50 lat, a tamten to pisał, no. No bo wtedy ludzie pracowali bardziej intensywnie, twórczo, czas w tych chwilach. Ja tylko zauważyłem, że nie, teraz to, nie do pomyślenia jest, żeby napisać. Pracy EPR Physical Review nie ma ani jednego cytowania, ona dotyczy spraw i problemów, no które były wówczas aktualne na co dzień. No, no. Nie cytuję nikogo. W
pracy EPR to nie bardzo było wiadomo, kogo zacytować. Ale w przypadku Weila jest oczywiste, że Weil to zrobił. Otóż jak można popatrzeć na to F mu nu i to nam się przyda przy patrzeniu na to pole B? Otóż to jest taka krzywizna. Dlaczego to jest krzywizna? A to można sobie wyjaśnić na kuli. Po czym poznajemy, że kula jest krzywa? Bo jeżeli pójdziemy po widoku, tak, jeżeli pójdziemy 1 km wzdłuż równoleżnika, a potem 1 km wzdłuż południka, to znajdziemy się w innym miejscu niż idąc kilometr po południku, a potem kilometr, bo zajdziemy tutaj dalej. To mówimy, gdyby to było na płaskim podkładzie, to byśmy trafili w to samo miejsce, tak jak na Manhattanie, jakbyśmy poszli ulicą, aleją, tak i tak, to tam trafimy w to samo miejsce. Chyba, że gdzieś się zainteresuje, na Bartolomie czy gdzieś. No więc wobec tego krzywiznę można interpretować w tym duchu, że jak idziemy w dwóch prostopadłych kierunkach na różne sposoby, to lądujemy gdzie indziej. No a co to jest to pójście w różnych kierunkach? To jest właśnie ta pochodna. Jeżeli troszeczkę pójdziemy, to idziemy, jeśli pomnożymy to jeszcze przez jakiś przyrost tą pochodną, to będziemy mieli dokładnie ten obrazek z tej kuli. A zatem F mu nu to jest krzywizna. I jak to jeszcze można matematycznie pokazać? Wystarczy powiedzieć, że jeżeli pójdziemy właśnie w kierunku nu mu, a od tego odejmiemy ten nu mu, to dostaniemy nic innego jak minus i e podzielone przez h razy f mu nu. A zatem chodzenie właśnie w dwóch prostopadłych kierunkach wyznacza krzywiznę i krzywizna to jest f mu nu. No to chodźmy teraz na drugą tablicę i zróbmy to samo dla teorii Younga Millsa. No tu sytuacja jest inna, ponieważ B jest macierzą. A jak B jest macierzą, to macierze są na ogół nieprzemienne. A zatem, jeżeli wykonamy tą samą operację d mu, d nu, minus d nu, d mu, to dostaniemy dodatkowo do tego, cośmy mieli poprzednio, minus ig przez h, i tu będziemy mieli d mu, b nu, to jest to samo, co było, tylko to b jest macierzu, minus d nu, b nu, ale jeszcze dostaniemy tutaj dodatkowy człon, mianowicie będzie komutator tego, czyli będzie minus g kwadrat przez h kwadrat tutaj, a tutaj będzie b mu z daszkiem, b mu komutator. No to widać wobec tego, że pojawia się tutaj taki obiekt, który jest odpowiednikiem f mu nu. Jeżeli pozbyć się tego czynnika skalującego, to mamy taki obiekt. F mu nu macierz równa się d mu b mu minus d mu b mu minus i e przez h i komutator b mu i g, przepraszam, b mu Beniu. To ma własności podobne do pola elektromagnetycznego, ponieważ jest antysymetryczne. To wyraźnie widać z tej konstrukcji. Względem wskaźników mu. Ale to jeszcze dodatkowo jest uzupełnione o te wkłady. Czasami to się przepisuje i tak to może lepiej jeszcze zrobić, żeby wyraźnie było widać, o co chodzi, że F mu nu można rozłożyć na te macierze Pauliego. Dlaczego można? Bo komutator macierzy Pauliego to jest też macierz Pauliego. Nawet wiemy, jak on wygląda. No więc mamy trzy składowe, które są mnożone tutaj przez macierze Pauliego. Ja wypiszę wzór bez tych macierzy Pauliego. Więc będziemy mieli d mu b mu a minus d mu b mu a, to jest ten pierwszy człon, d
dokładny odpowiednik tego, co było dla elektromagnetyzmu. A tutaj nam się to I zniesie, ponieważ komutator dwóch macierzy Pauliego to jest macierz Pauliego razy I. I to można zapisać w ten sposób, że to będzie wobec tego plus G przez H. A tutaj w komutatorze macierzy Pauliego jest ten epsilon, sigma x, sigma y, komutator daje sigma z, więc to można zapisać epsilon a, b, c. A tutaj będzie b mu b i b mu c i jeszcze chyba dwójka, jak to tak napiszemy, bo to jest dwa razy komutator. No i dostaliśmy jakieś takie pole krzywizny, które się nazywa polem Younga-Millsa, które ma oprócz tych składowych czasoprzestrzennych, a więc mu i nu przebiegają 0, 1, 2, 3, jeszcze tą dodatkową składową, a zatem to jest jak gdyby zbiór trzech pól elektromagnetycznych, ale wzajemnie oddziałujących w nieliniowy sposób. To jest istotna różnica, ten nieliniowy człon. Oczywiście ludziom się to skojarzyło od razu znowu z ogólną teorią zdolności. Utiyama między innymi wyraził takie przekonanie, że właściwie ogólna teoria względności to jest też teoria Younga-Millsa, tylko że inaczej te wskaźniki wyglądają. Bo jak to wygląda dla grawitacji, to mamy tensor krzywizny, niech to będzie lambda rho mu mu, który jest właśnie, ma te człony. Gamma lambda mu rho minus d mu gamma lambda mu rho. Widać, że gamma pełni rolę w tej koncepcji Utiyamy tych potencjałów. Oczywiście symboli spójności afinicznej jest dużo więcej, no ale co tam, nam ten wskaźnik przebiegał 1, 2, 3. A tutaj znowu to jest taka macierz właściwie, bo jeżeli ten wskaźnik się ustali, to widać, że mamy dwa wskaźniki, jeden na górze, drugi na dole i można wobec tego te macierze tak traktować, jak te macierze Pauliego, mnożyć przez siebie i brać komutator. Więc będzie tutaj lambda na górze, a tutaj będzie jakaś sigma, gamma sigma, rho nu minus to samo, tylko z zamienionymi rolami nu i nu. Tutaj jest rho. Ale, to nie jest teoria zdolności, dopóki nie powiemy czegoś więcej. Mianowicie, co dalej z tym robimy? No i przejdźmy wobec tego do tego, co dalej z tym robimy. To już Young od razu zauważył, że to, co się tam robi w elektrodynamice zwyczajnej z tym wprowadzeniem potencjału, to jeszcze wymaga dopowiedzenia czegoś, mianowicie trzeba temu potencjałowi nadać jakąś fizyczną realność. On też musi być częścią tej dynamiki, bo jeżeli to jest tylko funkcja wymyślona, wstawiona tam, to według Younga-Millsa, oni to dosyć wyraźnie podkreślili, nie może być poprawne, ponieważ każdy taki element musi mieć swoją, on musi jakąś fizyczną reprezentować jakość i w związku z tym musi coś do tego, jakaś dynamika być dodana. I wiemy doskonale, jak ta dynamika wygląda. W elektrodynamice ta dynamika bierze się stąd, że mamy Lagrangian, który się zwykle zapisuje jako jedna druga e kwadrat minus b kwadrat, kosz c wynosi 1. I ten Lagrangian uzupełnia ten obraz, bo mówi, jak się zmienia. Nie, po prostu podziwiamy. Co? Odejście od obowiązującego prawa. Prawa układu SI. Ale bardzo.
nie, no musi być mi, tak jest. Dziękuję, ten pan, żeby się zgodził. A, jest. Nawiasem mówiąc, ja na ogół bardzo podkreślam, że ten układ SI to jest najlepszy układ. No właśnie, dlatego, że tak, sobie... Ale nie do lagarciadów. Ale czasami sobie trochę kolguję, tym bardziej, że tutaj sytuacja nie jest taka prosta, bo jakbym był tak strasznie konsekwentny, to musiałbym odpowiednie epsylony i mu wprowadzić dla pola Jana-Wilsona. No właśnie. A tego nikt właściwie tak nie zrobił, wszystko się kładzie równe 1, a to może być ciekawy dosyć program, żeby to naprawdę powiązać, tylko problem polega na tym, że trzeba by pokazać, jak się mierzy. Bo układ SI na tym polega, że z jednych jednostek generuje się inne. I to wymaga procedury pomiarowej. Otóż tutaj nie mierzy się tego pola Jana-Wilsona, a zatem wprowadzenie układu SI dla pola Jana-Wilsona to nie jest taki trywialny problem. Anyway, wiemy, że tak jest w elektrodynamice, no to oczywiście Young i Mills nie mieli żadnej wątpliwości, co zrobić, żeby to również działało. Będzie tylko suma po tych wskaźnikach. F mu nu A i już jak mamy taką sumę, wiemy co to jest F mu nu, to mamy pełną dynamikę. No i to jest bardzo ciekawa dynamika, nikt do tej pory jej nie rozgryzł do końca, no bo równania są nieliniowe i dosyć złośliwe, a właściwie mówiąc nawet powiedziałbym, że zbyt mały wysiłek w tym kierunku poszedł, dlatego że te równania w końcu nie są dużo gorsze, a nawet lepsze niż równania teorii grawitacji, gdzie mnóstwo ludzi pracowało, ale oni mieli trochę inne nastawienie. To byli jednak tak zwani fizycy matematyczni, którzy to robili, a oni mają raczej tendencję taką właśnie, żeby ten trudny problem zatem naprawdę. Zatem wielki postęp był jak Friedman, gdzieś tam okopał, nie wiem co robić, rozwiązał równanie. No dobrze, więc mamy też dynamikę tych fur i co teraz jeszcze dalej możemy z tym robić? Po pierwsze, zauważmy, że Udiniana nie miał racji, że to, teoria względności to już jest właśnie taka teoria cechowa. Albowiem R lambda rho mu do kwadratu to nie jest dobry Lagrangian dla pola grawitacyjnego, bo tam dobrym Lagrangianem jest Lagrangian Hilberta, to znaczy D4x gwiazdek z minus G, R, czyli krzywizna liniowa, krzywizna jest liniowa w tym R, a nie kwadratowa. To jest podstawowa różnica i pokazuje, że nie można tak sobie po prostu powiedzieć, że pole grawitacyjne to jest taki przypadek Jana-Wilsona. No i oczywiście jak Jana-Wilson to zrobili, to później nastąpił możliwy etap rozwoju fizyki cząstek elementarnych. I okazało się, że ten izospin to w ogóle jest małe piwo, bo tam jest dużo więcej ciekawych rzeczy i to wszystko zostało następnie przerobione na zupełnie inną modłę. Mianowicie pojawiły się dwa pola Jana-Wilsona, żadne z nich nie było dokładnie tym polem, które tutaj jest. Jedno to było pole, które występuje w teorii oddziaływań elektrosłabych i ono było jak gdyby takie samo, ponieważ w dalszym ciągu ono miesza kwarki, pary kwarków, na przykład kwark górny i dolny i wobec tego pod względem matematycznym teoria Jana-Wilsona świetnie pasuje jako ten pierwszy człon modelu standardowego. Tylko jak mówię, działa na inne obiekty, nie na proton, neutron, tylko działa na pary kwarków. Na wszystkie trzy generacje tych parów. A do tego jeszcze pojawiła się konieczność ze względu na to, że wykryto w silnych oddziaływaniach symetrię SU3, żeby uogólnić to, co zrobili Jana-Wilson, podnieść poprzeczkę o jeden szczebel wyżej, mianowicie zamiast tych macierzy Pauliego tutaj, znaczy te wzory byłyby takie same, tylko to już nie są macierze 2 na 2, tylko to są macierze teraz 3 na 3. No i to są te macierze lambda, które występują w teorii silnych oddziaływań, które są związane z drugim polem Jana-Wilsona, z polem bluonowym. I można powiedzieć,
nawet, że gluony lepiej pasują do tego obrazu Younga Millsa niż te mezony, które są w teorii elektrosłabych oddziaływań, ponieważ tam trzeba było mnóstwo rzeczy podkręcić ręcznie, żeby to pasowało do doświadczenia. Przede wszystkim trzeba było nadać masę tym mezonom Younga Millsa i przez wiele lat wydawało się, że się tego nie da zrobić, ponieważ jak się doda masę, to się narusza niezmienniczość względem cechowania, a niezmienniczość względem cechowania jest tutaj bardzo istotnym elementem. Ale się okazało, dzięki spontanicznemu łamaniu symetrii, za co, jak wiecie, Higgs dostał Nagrodę Nobla i Englert, a Brown już nie żył, no i to jest ta jedna, a zatem pola cechowania obecnie funkcjonują w fizyce w dwóch rolach. Jedna rola to jest pola Younga Millsa, które zostały, można powiedzieć, skarykaturyzowane przez farce mezony, te pośredniczące mają masę i to właściwie jest teoria, która trochę inaczej wygląda ze względu na to spontaniczne łamanie symetrii, oraz piękna, czysta chromodynamika kwantowa, która jest dokładnie taka, jak sobie to Young z Millsem wyobrazili, tylko że zamiast tych macierzy Pauliego, na które rozkładamy te pola, mamy macierze 3×3. A ile tych macierzy jest? Jeżeli znowu się wyłączy tą banalną operację mnożenia przez wspólną fazę, to 3×3 hermitowska to ma 9, a jak się jeden odejmie, to jest 8. A zatem mamy 8 zamiast 3. Rola 8. 8-fold-8. No i to jest właśnie teoria obecnie obowiązująca. I niestety nie ma jak dotąd żadnych odstępstw od tej teorii, co jest tragedią, bo nie wiadomo, w którą stronę należy iść. Supersymetria się nie sprawdziła, nie możemy cząstek supersymetrycznych na razie. Oczywiście. Ale co? Pracujemy nad poszerzeniem odstępstwa. Oczywiście, tak. Zawsze można wprowadzić jakiś technikolor czy coś takiego, żeby było lepiej. Ale to jest wszystko bardzo fajne. Tylko jeszcze na zakończenie chciałem powiedzieć, że to ciągle wygląda jak fenomenologia. To znaczy, że jeżeli rzeczywiście wierzymy w jakiś głębszy tam poziom, to wydawałoby się, że te kwarki to są jednak bardziej podstawowe elementy, tym bardziej, że ich nie widać w ogóle, co świadczy o ich podstawowości, niż to wszystko, co wynika. I tutaj taki termin modny obecnie, emergence, się nasuwa, bo być może te pola z cechowaniem to mają coś wspólnego właśnie z tą koncepcją emergent fields. To znaczy, że na początku Pan Bóg stworzył te kwarki, ale one następnie jakoś przy tych oddziaływaniach zaczęły się łączyć i wytworzyć coś w rodzaju tych gluonów, które są obiektem wtórnym. Ja kiedyś przed laty, kiedy jeszcze byłem młody, to napisałem taką pracę Electrodynamics without electromagnetic field, która prawie się udała, gdyby nie to, że jednak problem... Że jest pole elektromagnetyczne. Otóż wziąłem po prostu tak prosty obraz, że jak się weźmie dwa prądy z jakimś współczynnikiem tutaj, i to zresztą jest znana konstrukcja z oddziaływań słabych starego portfela. I to tak było, że tak się to robiło, prądy się sprzęgały, ale jak to się zaczyna trochę badać, to się okazuje. Co się okazuje? Okazuje się, że co takie oddziaływanie oznacza? No jak się zderzą elektron z antyelektronem, to się rozproszą na sobie dzięki temu tutaj członowi. No dobrze, ale te dwa mogą się następnie złączyć i znowu zderzyć. No i jak się podstawą tej koncepcji było, że jeżeli się posumuje takie oddziaływania wzajemne tych elektronów i antyelektronów, to tak wygląda, jak gdyby tam się tworzył ten foton w środku. Głupi problem polega na tym, że tam się znaki nie zgadzają. To znaczy, chodzi o to, że gdyby ze względu na to, że teoria musi być
unikalna, że się musi prawdopodobieństwo zachowywać, to znak musi być pewien i to powoduje, że to nie pasuje. Ten foton tutaj jak gdyby nie jest taki całkiem normalny, ale widać, że można mieć takie koncepcje i to by był właśnie taki emergent foton, który się pojawia, mimo że na początku go nie było, ale w końcu jest. Zresztą taki obraz to nie jest też zupełnie bezsensowny, między innymi w teorii materii skondensowanej. Mamy różne takie obiekty, które się propagują w ten sposób, że się łączą po dwa i tworzą nowy obiekt. I to kilka takich przykładów w fizyce ciała stałego i w ogóle w teorii materii skondensowanej mam. Trochę bardziej zaawansowane wyzwanie to jest zrobić to dla teorii typu Younga Millsa. To znaczy, żeby te oddziaływania tych obiektów elementarnych doprowadziły do stanów związanych, które będą wyglądały tak jak gluony. Gdybyśmy się cofnęli do lat 60., to byśmy powiedzieli, że to jest mniej więcej taki obraz, który lansował Jeff Chu wtedy, kiedy była zapaść fizyki teoretycznej i wszystkim się wydawało, że to w ogóle na tej drodze nic się nie osiągnie, to on wprowadził tą koncepcję bootstrapu, że nie ma tam żadnych właściwie elementarnych cząstek, tylko wszystko tak się nawzajem wysyca i wtedy ten cały problem tutaj byłby bez sensu, bo nie można powiedzieć, co było najpierw, jajko czy kura, tylko to wszystko jest tak zrobione, żeby razem tworzyło tą całość. No ale w przypadku teorii strefowania to nie jest takie proste. Warto tutaj też powiedzieć o ogromnych kłopotach, które nie zostały moim zdaniem rozwiązane przy kwantowaniu tej teorii. Bo to, co powiedziałem, to jest taka prościutka, klasyczna teoria, z tym, że nieliniowa. No dobrze, nieliniowe rzeczy nie są aż tak bolesne. Ale przy kwantowaniu to te trudności, które mamy w przypadku pola elektromagnetycznego, to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje w teoriach niabelowych i za to też były nagrody Nobla, jak wiadomo, Kurt Feldman, Pulitzer i tak dalej. Otóż kłopot polega na tym, że nie można wprowadzić czegoś, co bardzo ułatwia życie w elektrodynamice. W elektrodynamice jest to, co się nazywa cechowaniem kulombowskim, a z grubsza mówiąc chodzi o to, że w elektrodynamice potrafimy rozdzielić natychmiastowe oddziaływanie kulombowskie ładunków i oddziaływanie z promieniowaniem. Oczywiście to nie jest rozdział relatywistyczny, dlatego że natychmiastowe rozwiązanie nie wygląda natychmiastowo po przejściu do poruszającego się układu współrzędnych, ale okazuje się, że Pan Bóg jest łaskawy i to się tak ładnie robi, że jeżeli weźmie się w tym układzie współrzędnym, w którym w tej chwili jesteśmy, natychmiastowe oddziaływanie ładunków przy pomocy potencjału kulombowskiego i do tego doda oddziaływanie poprzez wymianę takich prawdziwych lecących fotonów, to jak się jedno do drugiego doda, to się robi relatywistyczne. I to pierwsze Feynman podkreślił i to było bardzo mądre spostrzeżenie, w jaki sposób z tych takich brzydkich kaczątek pojawia się ładna teoria w pełni relatywistycznie zmienicza. Otóż tego nie udaje się w zgrabny sposób zrobić w przypadku pola Younga Millsa. Odpowiedzialny za to po części jest Gribov, który zauważył, że nie ma odpowiednika pola cechowania w tym sensie, że jak się nałoży warunek cechowania kulombowski, no to już wszystko mamy wyznaczone. Natomiast w przypadku Younga Millsa są te tak zwane kopie Gribova, mianowicie jak się nałoży odpowiednik warunku kulombowskiego, to się okazuje, że on ma wiele, wiele rozwiązań. To nie jest problem w przypadku rachunku perturbacyjnego. Perturbacyjny rachunek jest na to nieczuły, ponieważ te inne kopie, te Gribova, wymagają dużo silniejszych pól, których nie można perturbacyjnie, a jeśli nie perturbacyjnie, to w ogóle nic nie wiemy. Chyba że na sieci. Ale to wtedy traci się ten piękny obraz, który tu mamy. Także jest problem, który ludzie próbowali rozwiązać. To jest też ciekawa historia.
dosyć technicznie zgrabne rozwiązanie podali Fadiejew i Popow, którzy pokazali, że jeżeli się wprowadzi takie sztuczne cząstki o bardzo dziwnych własnościach, bo w odwrotnej statystyce to są skalarne cząstki, które mają naturę fermionów, bo ich pola są antykomutujące, to technicznie to bardzo ułatwia przeprowadzenie rachunków i całego programu renormalizacji. Ja niemalże to zauważyłem, ale jak to Rosjanie mówią, obnaróżył, no nie zamietił. Mianowicie zrobiłem ten tryk Fadiejewa-Popowa dla elektrodynamiki, gdzie on jest banalny. Na czym ten tryk polega? Jeszcze wobec tego na zakończenie powiem. Otóż wiadomo, że całkowanie o wszystkich drogach orędownikiem jest partnik, zawiera całkowanie po pola. No więc pytanie jest, po czym mamy całkować? Gdzie są te niezależne stopnie swobody? Dla elektrodynamiki, to właśnie ja zrobiłem, ale było to dosyć trywialne. Chciałoby się, żeby to były potencjały, ale wiemy, że potencjały są niejednoznaczne. Wobec tego, gdybyśmy całkowali po wszystkich potencjałach, to byśmy wielokrotnie brać pod uwagę to samo. No to jak to zrobić? Dirac powiedział, delta. Wprowadzamy funkcję delta, która ma tu jakiś warunek na ten potencjał. Jaki warunek? Warunek cechowania. No na przykład dywergencja A jest 0. Czyli jak tu wstawimy taką deltę, to już nie będzie tego całkowania po tych niepotrzebnych stopniach swobody. No i właśnie na czym polega tutaj to, co wnieśli Fadiejew i Popow. Otóż oni zauważyli, że dla pól Younga Millsa to nie jest trywialna delta, taka płaska delta, tylko to jest delta na krzywej powierzchni, ponieważ warunek cechowania jest nieliniowy. A zatem tutaj będzie mianownik, jak to zwykle w delcie. Ten mianownik tu się pojawia z tego powodu właśnie, że całkowanie potencjała wymaga uwzględnienia krzywizny, tej rozmaitości. I teraz oczywiście z tym by się nic nie dało zrobić, ale wiemy skądinąd, że mianownik można zamienić na wykładnik przy pomocy odpowiednich tryków, pod warunkiem, że to będzie nie wyznacznik, tylko na odwrót. Znaczy, że jeżeli to robimy zwyczajnie tak dla pól komutujących, to wtedy to nie będzie w mianowniku. Żeby było w mianowniku, to muszą to być te pola antykomutujące i to się nazywają duchy Fadiejewa-Popowa, które, jak mówię, są moim zdaniem obrzydliwym, ale bardzo wygodnym, technicznym zabiegiem, który pozwala następnie wykonywać rachunki, bo jak się ten mianownik tutaj wsadzi do wykładnika, to wtedy on się dodaje do tego Lagrangianu, który jest zawsze w całkach po wszystkich drogach i po prostu Lagrangian został uzupełniony o Lagrangian dodatkowych pól jakichś, które się nazywają duchami. A dlaczego to są duchy? No bo one mają niefizyczne własności dotyczące znaku energii i tak dalej. I nie występują same asymptotycznie. I oczywiście nie mogą występować, bo ich nie ma naprawdę w przyrodzie. I dlatego tutaj dla młodych i ambitnych jest ciągle bardzo ciekawy temat,